proszę mi powiedzieć, bo pani jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w klasie dyrygentury. Czy państwo pracowali kiedyś razem? Ta współpraca była troszeczkę inna niż najczęściej się mówi o współpracy. Nasza współpraca polegała na tym, że myśmy omawiali pewne, może nie problemy, ale pewne formy wykonawcze, ale albo przez telefon, albo w domu. To zależy, gdzie akurat byliśmy. Natomiast ja nie bywałam na próbach taty, chyba że było to przed koncertem, chodziło o to, czy dobrze słychać, czy w ogóle jest dobre nagłośnienie, czy słychać w ostatnim rzędzie, ale to nie była wtedy współpraca na zasadzie, że mówimy o konkretnej piosence i o jakichś tam formach, które można zmienić przy wykonaniu, bo ja nigdy nie starałam się wtrącać właśnie w sposób wykonania piosenek, bo wiedziałam, że ja tego nie potrafię. Ale tato był dyrygentem chóru Polskiego Radia, a pani śpiewała w tym chórze. To znaczy tato gościnnie koncertował z chórem i z orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji. Tak się to wtedy nazywało. Orkiestra i chór. Pierwszy, który zarejestrował w radio właśnie piosenki żydowskie, opracowane jeszcze przez pana Tadeusza Dobrzańskiego, znakomitego dyrygenta, chórmistrza, kompozytora, przyjaciela taty. Tato po pani sukcesach teatralnych, jak otrzymywał telefony od znajomych z pochwałami, to tylko mówił: moja krew, to jest dowód tak, na to, że był dumny. Moja krew. To jest dowód na to, że był dumny z pani, prawda? Był zadowolony, ale właśnie tato był bardzo oszczędny w pochwałach. Ja nie pamiętam, przyznam szczerze, że nie pamiętam takiego momentu, żeby tato z jakąś emocją mówił: córciu, czy tam Martusiu, bo już później nie mówił do mnie Krupcia. No, to było świetne, znakomite. Nie, to było tak, no, dobrze. Ja myślę, że to była najwyższa pochwała chyba w ustach tak, ojca. Chyba tak, bo on był bardzo, znaczy osoba, która sama wymagała od siebie bardzo dużo, więc wymagał też i od innych, tak. No, ode mnie tym najwięcej, nie wiadomo. Tak naprawdę to scena była życiem Leopolda Kozłowskiego, ale zawsze po tych wojażach przeróżnych, sama pani powiedziała, że na początku, jak pani była dzieckiem, to 3 tygodnie był poza domem, potem był tydzień tak, w domu. Tak, był gościem i tak w domu, to się oczekiwanym. Ale zawsze wracał do ukochanego domu, aby znaleźć tam ukojenie i poczucie bezpieczeństwa. To było to jedno miejsce, ten jego dom, a drugim domem był Klezmer Hojs. Tak, Klezmer Hojs stał się jego drugim domem, gdzie zawsze spotykał się ze znajomymi, z przyjaciółmi, przyjeżdżali do niego różni muzycy. Tak jak tato mówi, no widzisz, no pielgrzymują do mnie, no mam swój fotel. No to pielgrzymują, żeby się dowiedzieć, jak wykonywać muzykę klezmerską, jakie powinny być te zaśpiewy. I rzeczywiście dużo osób kojarzyło tatę z Klezmer Hojs, nawet sądząc, że to jest jego restauracja. Mówili, u Poltka się spotkamy. Ja mam niespodziankę dla naszych słuchaczy. Mamy dla państwa taką książkę Jacka Cygana, Klezmer, opowieści o życiu Leopolda Kozłowskiego, Kleinmana. Wystarczy napisać na adres, który państwo widzą teraz na ekranie, na adres mailowy, wystarczy napisać jakąkolwiek historię, wspomnienie na temat Leopolda Kozłowskiego i wówczas my zdecydujemy, w czyje ręce trafi ta książka. Wydawnictwo Austeria. Zaskakuje mnie pani redaktor, tyle wspaniałości. Widać, co jest tutaj na stoliku, to już są wspaniałości, to archiwum rodzinne złożone ze zdjęć i płyt i książek. Tak, jeszcze płyty. I tym drugim miejscem, a w zasadzie pierwszym, kiedy powracał po tych przeróżnych emocjach na scenie, to był dom rodzinny. Tam znajdował dwie ukochane kobiety, a zwłaszcza mamę, która potrafiła ostudzić jego emocje. Potrafiła go uspokoić, potrafiła zawsze ukoić jego często żal,
tęsknotę, niespełnienie, a takie sytuacje, jak wiemy, ci, którzy przeczytają tę książkę, się dowiedzą jeszcze lepiej, bywają w życiu. Mama była osobą, która wprowadzała bardzo dużo spokoju. Ja wiedziałam, że skoro taty ciągle nie ma, bo wyjeżdżał, że mama zawsze znajdzie jakąś radę. Bardzo często mówiła, że nie jest w stanie mi pomóc i również nie potrafiła znaleźć w danym momencie rozwiązania, ale zawsze starała się wyciszać moje czy tatę emocje, jeśli tato przyjeżdżał, czy już był w Krakowie, był w domu i miał jakiś problem, to starała się wyciszać albo zareagować tak, żeby nas rozśmieszyć. Podziwiałam ją za to, że w niej było też dużo radości. Bardzo dużo radości, bo ona bardzo lubiła się śmiać. Bardzo lubiała też puentować niektóre sytuacje właśnie taką niespodziewaną zupełnie puentą. I można było się spodziewać, że powie coś dosadnego bardzo. To wtedy mówiła bardzo delikatnie, a gdy spodziewaliśmy się, że powie coś tak bardzo delikatnego, że będzie chciała właśnie wyciszyć nasze emocje, to były takie dwa słowa dosadne, znaczy nie, żeby przeklinała, ale jakiś dosadniejszy zwrot. Ale to słowo już jest słowem literackim. Tak, o właśnie, tak, tak. I wtedy byliśmy zaskoczeni, że coś takiego się wydarzyło. No i oczywiście to było takie nagłe uderzenie, ale czegoś fajnego, dobrego. Nie, że nas to dołuje, tylko po prostu jesteśmy zaskoczeni, że tak można zareagować. No i jest okej. A proszę powiedzieć, czy tęskni pani za rodzicami? Mama odeszła w 2002 roku. Później był ten okres, gdzie ciężko mi się było pogodzić z jej odejściem. Ale ponieważ ja jestem osobą taką, która no, nie chce cały czas mówić o tragediach, więc zajęłam się trochę może takim małym, ale swoim rozwojem. Zmieniałam też swoje zainteresowania muzyczne. I właśnie też pomyślałam o tym, że tato jest coraz starszy, więc trzeba będzie troszeczkę włączyć się w jego życie, ale nie w życie artystyczne, żeby mu przeszkadzać, tylko po prostu odciążyć go jako normalnie starszego mężczyznę. Zabezpieczyć logistykę. Tak, no i później tato odejście też było bardzo trudne dla mnie, zresztą do tej pory mam czasami wrażenie, że zaraz zadzwoni, że ja, wtedy, gdy ja do niego zadzwonię, to się odezwie hello, bo tak odbierał słuchawkę. Nie mówił normalne halo czy witam, tylko hello, no to hello, tego mi brakuje. Brakuje mi również tego, tato dzwonił do mnie i powiedzmy, że ja rozmawiam przez stacjonarny, tato do mnie dzwoni na komórkowy. Mam bardzo pilną sprawę. Przeproś, masz rozmowę, przeproś, oddzwoń natychmiast, a później zadzwonisz do tej osoby, z którą rozmawiasz. A ja mówię, tatko, ale ja mam w tej chwili sprawę służbową związaną z moją pracą, z teatrem. I ta moja rozmowa trwa dłużej niż jak ja bym już skończyła rozmowę z tą osobą po drugiej stronie. Bo tato znowu się buntuje, ale natychmiast zadzwoń, bo to jest bardzo ważna sprawa. No to ja przepraszam mojego rozmówcę czy moją rozmówczynię, że zaraz oddzwonię, no bo muszę zadzwonić do taty. No rozłączam się, dzwonię do taty. No co tam, tatko? A co jadłaś na obiad? No to mnie po prostu rzucało ze śmiechu już o krzesło czy tam o fotel. No wiesz, tatko, i to jest ta najważniejsza sprawa. No to jest bardzo ważne, bo dzwonisz do ojca.
że jego poczucie humoru bywało czasami bardzo przebiegłe. A często się pani tato śni? Nie, w ogóle mi się nie śni, natomiast często mam wrażenie, że jest, że po prostu jest. Naturalnie, że mam ochotę zadzwonić do niego, mam ochotę poradzić się go w jakiejś sprawie, mam ochotę mu powiedzieć, co się wydarzyło, ale zdaję sobie sprawę, że on i tak o tym wie. No właśnie o to chciałam spytać, czy nie myśli pani, że on słucha tej rozmowy? Ja chciałam tylko bardzo przeprosić za to, że dzieli nas szyba. No trudno. Ale takie czasy. A to też do pani zapukam. Kto tam? Kto tam? Idź otwórz, tak? Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem była pani Marta Kozłowska-Woźniak. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za tyle darów dla naszych słuchaczy w postaci tych zdjęć, płyt, książek, magazynów, ale przede wszystkim wspomnień tego, co jest w pani głowie i w pani sercu na temat Leopolda Kozłowskiego, który dzisiaj skończyłby 102 lata. Brakło mu półtora roku. Troszeczkę. Półtora roku i już by mógł z nami być i świętować 102 urodziny. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję serdecznie pani redaktor, dziękuję wszystkim państwu.